Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę duża część Polaków zaczęła pomagać na wszelkie możliwe sposoby. Odbieranie z granicy, udostępnianie mieszkania, czy przede wszystkim przekazywanie podstawowych produktów i rzeczy. Będzie mniejszy konsumpcjonizm, ludzie mają dużo rzeczy, które trzymają bez sensu i a komuś nam może się to przydać. My musimy kupić, a oni co? Mają więcej pieniędzy od nas. No zawsze mają jakieś tam ułatwienie, tak? Trudno powiedzieć, no. Na jedno to szkoda ich bardzo, nie? A na drugie to nie wiadomo, jak i polskie ubogie rodziny mogą też na to zareagować, bo też mamy ubogich. Ale ta sytuacja jest wyjątkowa. Kilkoro mieszkańców Złotowa w budynku parafii Świętego Rocha na ulicy Pasterskiej 2 otworzyło free shop. Uchodźcy wojenni z Ukrainy mogą tu przyjść i wziąć rzeczy, które przekazali m.in. sami mieszkańcy Złotowa. A potrzeby są nadal bardzo duże. Przede wszystkim żywność długoterminowa, konserwy mięsne, koncentraty pomidorowe, może nie makarony, ale przede wszystkim kaszę gryczaną, puszki rybne. To jest taka podstawa, jeśli chodzi o żywność. A do tego środki chemiczne do prania oraz środki higieniczne do kąpieli. W tej chwili nie ma potrzeby, aby przynosić odzież, bo jest jej aż nadto. Produkty można oddawać w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 17 do 19, gdy free shop jest otwarty. Chętni mogą także pomagać finansowo, przelewając pieniądze, które zostaną przeznaczone na zakup niezbędnych produktów na portalu zrzutka.pl.